Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na naszej konferencji poświęconej tarczy PFR-u. Ja nazywam się Wojtek Widenka, jestem w banku ING odpowiedzialny za ofertę przedsiębiorców. Widzimy ogromne zainteresowanie naszą konferencją, więc widać, że potrzeba jest duża tych informacji. Ja teraz oddam głos Mateuszowi, który jest naszym ekspertem w tym zakresie i przeprowadzi przez prezentację dotyczącą całego tego programu. Program jest udzielany, czy subwencje są udzielane przez PFR. Bank tutaj jest pośrednikiem w tym procesie. Z naszej perspektywy wydaje się to bardzo dobrym rozwiązaniem, patrząc na to, że po pierwsze Państwo jako klienci naszego banku będą mogli składać wnioski i obsługiwać cały ten program w znanym sobie środowisku bankowości internetowej, a jednocześnie to pozwoli na szybsze przekazywanie wniosków do PFR-u, i mam nadzieję również szybkie decyzje PFR-u w zakresie tych subwencji i uruchomienie środków. Nie chcę przedłużać, oddaję głos ekspertowi. Mateusz, proszę bardzo, twoja prezentacja. W czasie prezentacji zachęcam wszystkich do zadawania pytań. W końcowej części naszej konferencji postaramy się na jak największą liczbę z nich odpowiedzieć. Oddaję głos Mateuszowi. Dziękuję bardzo. Serdecznie Państwu dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia na dzisiejsze webinarium. To webinarium będzie poświęcone tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Dziękuję tutaj w imieniu Banku Śląskiego, jak i całego zespołu ING Księgowość, które tutaj pracowało nad przygotowaniem dzisiejszego materiału. W ciągu najbliższego pół godziny chciałbym Państwu przekazać informacje o wprowadzonej tarczy ze szczególnym naciskiem na te mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Troszeczkę mniej dzisiaj powiemy o tych dużych przedsiębiorstwach, ze względu na to, że ten program nadal czeka na notyfikację Komisji Europejskiej. Natomiast tak jak Wojtek wspomniał, w ostatniej części naszego spotkania postaramy się odpowiedzieć na kilka pytań z czatu. Natomiast w związku z tym, że na nasze webinarium zarejestrowało się w tej chwili kilka tysięcy uczestników, postaramy się wyłapać te pytania, które będą tak najczęściej zadawane. I na te najczęściej zadawane pytania postaramy się Państwu odpowiedzieć. To będzie, myślę, taki wyznacznik tych pytań, które sprawiają Państwu największą ilość problemów. Tutaj chciałbym zaznaczyć, tak jak mówiłem wcześniej, że tak samo jak zaznacza PFR, że niektóre zapisy z programu mogą ulec jeszcze zmianie. Ta pomoc dla tych dużych przedsiębiorstw nadal czeka na notyfikację Komisji Europejskiej, natomiast same te zmiany są wprowadzane dość szybko. Tutaj ta notyfikacja Komisji Europejskiej nastąpiła w poniedziałek 27 w godzinach wieczornych. Nie przedłużając tego wstępu, chciałbym przejść do prezentacji. Jeżeli chodzi o to nasze dzisiejsze spotkanie, to tak samo jak tutaj Fundusz Rozwoju, my tutaj zwracamy uwagę na to, że pewne zapisy mogą ulec jeszcze zmianie. Natomiast tak, przygotowując się do tego spotkania, opieraliśmy się na projektach rządowych dotyczących tarczy finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz tej tarczy dla dużych przedsiębiorstw. Natomiast tutaj zaznaczam, że ta tarcza dla tych dużych przedsiębiorstw nadal jeszcze czeka na notyfikację Komisji Europejskiej. W związku z tym dzisiaj mówimy tak de facto o programie w wysokości 75 miliardów. Ja za chwilę jeszcze powiem, jak ten program będzie podzielony. Natomiast tutaj po tych technicznym wdrożeniu tych ostatnich zaleceń Komisji Europejskiej w ciągu kilku najbliższych dni zostaną wdrożone programy w banku, które pozwolą Państwu na składanie wniosków. Na dzisiejszym spotkaniu chciałbym Państwu przybliżyć temat tej tarczy finansowej, przekazać te podstawowe informacje, które będą dotyczyć wszystkich Państwa, przekazać informacje takie podstawowe, jak się przygotować, bo jest to bardzo ważne, aby te podstawowe tematy też były spełnione, przekazać Państwu, jak będzie wyglądała subwencja dla mikroprzedsiębiorstw oraz dla tych małych i średnich przedsiębiorstw, oraz nieco opowiedzieć o tej tarczy dla dużych firm. I na końcu chcielibyśmy Państwu troszeczkę opowiedzieć o tych wnioskach, gdzie będą Państwo mogli je znaleźć w ING Banku Śląskim, jak te wnioski odszukać. Tarcza finansowa i jak się przygotować. Jeżeli chodzi o samo przygotowanie do tej tarczy finansowej, to generalnie tak, banki będą rozpoczynały przyjmowanie wniosków w najbliższych dniach. Mamy nadzieję, że już dzisiaj uda się przygotować dla Państwa te wnioski, żebyście Państwo mogli te wnioski składać. Te wnioski dotyczą mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw.
Kolejny program pomocowy, który jest tutaj w tej tarczy antykryzysowej, jest to ten program tarczy finansowej. On jest finansowany przez Polski Fundusz Rozwoju. Łączna wartość tego programu wynosi 100 miliardów złotych i jak szacuje PFR, on jest skierowany do około 670 tysięcy polskich przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa. Ten program jest podzielony w ten sposób, że 25 miliardów tych subwencji jest przeznaczone na mikroprzedsiębiorstwa, 50 miliardów jest przeznaczone na te małe i średnie przedsiębiorstwa, natomiast ta pozostała kwota, tych 25 miliardów, jest przeznaczona na te duże przedsiębiorstwa. Jeżeli chodzi o te małe i średnie firmy, to one składają uproszczony wniosek, a całość procesu odbywać się będzie w bankowości elektronicznej. Tak jak Wojtek powiedział, będzie to ta bankowość, która jest Państwu dobrze znana, natomiast tutaj zwracam uwagę, że jeżeli będą Państwo składać te wnioski, to ewentualne odwołania również należy składać przez bank, w którym Państwo wcześniej te wnioski składali. Jeżeli chodzi o to, jak przygotować się tak pod względem technicznym do składania tych wniosków, to aby złożyć wniosek, sugerujemy, żeby upewnić się, czy te dane, które są w banku, one są aktualne i są zgodne z Państwa rejestrami. Czyli czy na przykład ten NIP, który podany jest w banku, czy numer KRS, który jest podany w banku, którym będziemy później się posługiwać przy składaniu wniosku, czy on jest aktualny z wpisem w KRS-ie dla tych Państwa, którzy są zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym, bądź jest zgodny z wnioskiem CIDG dla tych Państwa, którzy są w ten sposób zarejestrowani, czyli na przykład tej jednoosobowej działalności. Tutaj sugerujemy również sprawdzenie, czy posiadają Państwo aktualne pełnomocnictwo do reprezentowania Państwa firmy i dysponowania środkami w banku. Co oczywiste, to musicie Państwo również sprawdzić, czy posiadacie Państwo aktywny dostęp do konta, czyli login i hasło. Więc jeżeli Państwo chcecie złożyć ten wniosek za pomocą bankowości elektronicznej, to tutaj sugerujemy spróbować się zalogować, zanim jeszcze te wnioski się pojawią i ewentualnie skontaktować się z bankiem, jeżeli takie problemy będą występować. Natomiast przechodząc do meritum naszego spotkania, na początku chciałbym przedstawić Państwu te podstawowe informacje, które dotyczą większości z Państwa. Więc kto może ubiegać się o samo wsparcie obsługiwane przez banki? O takie wsparcie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, gdzie mikroprzedsiębiorcy są te podmioty, które zatrudniają od 1 do 9 pracowników i których suma obrotów rocznych, czyli tej sprzedaży, nie przekroczyła 2 milionów złotych lub suma bilansowa nie przekroczyła, 2 milionów euro. Natomiast te małe i średnie przedsiębiorstwa to są te przedsiębiorstwa, które zatrudniają do 249 pracowników, których roczny obrót nie przekroczył 50 milionów euro oraz suma bilansowa nie przekroczyła 43 milionów euro. I teraz tak, jeżeli chodzi o liczbę pracowników, to ustalamy ją na dzień 31 grudnia 2019 roku, natomiast jeżeli chodzi o roczny obrót oraz tą sumę bilansową, to ustalamy ją w oparciu o ostatni zamknięty rok obrotowy. Dla części z Państwa to będzie ten, czy dla większości z Państwa w zasadzie będzie to ten rok 2019, kończący się 31 grudnia. Natomiast tutaj podkreślić należy, że tarcza antykryzysowa przesuwa termin przygotowania sprawozdań finansowych aż o 3 miesiące, więc tutaj również zalecamy, żeby sprawozdanie przygotować. Natomiast w kolejnych slajdach podpowiem Państwu, co zrobić, jeżeli tego sprawozdania jeszcze do tej pory nie ma. Teraz chciałbym Państwu przybliżyć temat warunków otrzymania wsparcia przez mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców. Więc jeżeli chodzi o te podmioty, to one muszą wykazać się spadkiem przychodów ze sprzedaży co najmniej o 25% po 1 lutego 2020 roku w stosunku do poprzedniego miesiąca bądź do analogicznego miesiąca roku ubiegłego. Czyli jeżeli Państwo chcecie porównać, to musicie Państwo wykazać spadek za miesiąc kwiecień w stosunku do miesiąca marca, albo wykazać taki spadek powyżej 25%, czy co najmniej 25%, na przykład kwietnia w stosunku do kwietnia roku poprzedniego, czyli do tego 2019 roku. Tutaj kolejna informacja jest taka, że faktycznie ten beneficjent starający się o subwencję posiada rezydencję na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał tutaj podatki przez okres ostatnich 2 lat. Bądź jeśli beneficjent rzeczywisty tego podmiotu będzie starał się o taką pomoc, to nie może ten beneficjent rzeczywisty mieć siedziby, rezydencji podatkowej w rajach podatkowych. Tutaj dodatkowo będziecie się Państwo musieli wykazać tym, że prowadziliście działalność na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz nie zalegaliście Państwo z podatkami oraz składkami na ubezpieczenia społeczne. I tutaj są dwa momenty, czyli będziecie musieli Państwo się wykazać, że nie zalegacie na dzień 31 grudnia,
bądź na dzień składania wniosku. Natomiast możecie zalegać tylko na jeden z tych momentów. Dodatkowym warunkiem otrzymania takiej subwencji jest nieprowadzenie działalności w tym wybranym w przepisach zakresie, czyli nieprowadzenie działalności w zakresie produkcji lub usług, które mogą skutkować naruszeniem bądź ograniczeniem wolności praw człowieka, obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych, bądź też działalności instytucji kredytowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, firm inwestycyjnych, instytucji pożyczkowych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, funduszów emerytalnych, funduszów inwestycyjnych, bądź innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz podmiotów zarządzających aktywami. Dotyczy to również dostawców usług płatniczych oraz innych instytucji finansowych, a także agencji ratingowych. Te podmioty nie będą mogły starać się o taką subwencję dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jeżeli chodzi o zwrot subwencji, to subwencja ma być w części bezzwrotna. Natomiast tak, żeby w ogóle uzyskać taką subwencję, to ważna jest umowa. Bez umowy z PFR-em nie będzie możliwe uzyskanie takiej subwencji. Tę umowę oczywiście będziecie Państwo zawierać przy pomocy naszego czy systemu bankowego. Ta pomoc będzie miała charakter częściowo bezzwrotny. Jeżeli chodzi o tę pomoc, to aż 75% tej subwencji może nie podlegać zwrotowi, natomiast 25% zawsze będzie podlegać bezwzględnemu zwrotowi. My Państwu za chwilę przybliżymy ten temat, co zrobić, żeby faktycznie Państwo przedsiębiorstwo mogło zwrócić tę subwencję w tym minimalnym zakresie, czyli tych 25%, i jakie warunki należy spełnić, żeby ta subwencja była zwracana w tym minimalnym zakresie 25%. Tutaj jest jeszcze warunek odnośnie wykorzystania samej tej subwencji, więc subwencja zgodnie ze wskazaniem powinna zostać wykorzystana na pokrycie kosztów prowadzonej działalności, przedterminową spłatę zaciągniętych kredytów, ale tutaj jest warunek taki, że nie możemy przekroczyć, spłacając ten kredyt, 25% otrzymanej subwencji. Natomiast subwencja bezwzględnie nie będzie mogła być wykorzystana w celu rozliczenia z podmiotami powiązanymi, czy to osobowymi, czy kapitałowymi, oraz płatności do właściciela bądź osób lub podmiotów powiązanych z tym właścicielem. Na to zwracamy tutaj uwagę. Jeżeli chodzi o tą subwencję, czyli tą pomoc kierowaną do mikroprzedsiębiorstw, to chcielibyśmy Państwu przybliżyć sposób, w jaki należy przeliczyć sobie tę wartość tej subwencji, w jaki sposób Państwo będziecie przeliczać tę subwencję. Więc aby obliczyć tą maksymalną wartość subwencji, musimy przemnożyć liczbę pracowników przez tak zwaną kwotę bazową. Poniżej macie Państwo informacje w tabeli, jak tą wartość sobie przeliczyć. Ja pokrótce postaram się opowiedzieć. I tutaj tak, jeżeli wartość spadku przychodów jest w tym pierwszym przedziale, to jest ta pierwsza kolumna, jest z przedziału powyżej 25%, natomiast nie przekracza 50%, to wartość bazowa tego mnożnika wynosi 12 tysięcy złotych. Jeżeli ten spadek obrotów będzie w przedziale od 50 do 75%, to ta kwota bazowa wyniesie 24 tysiące złotych, natomiast jeżeli spadek Państwa obrotów będzie większy niż 75% do 100%, to wartość bazowa tego mnożnika wynosi 36 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o, tutaj mają Państwo też liczbę pracowników. Ta liczba pracowników to jest ten górny wiersz od 1 do 9 i tutaj, jeżeli Państwo będziecie mnożyć tą kwotę bazową przez liczbę pracowników, to otrzymają Państwo wartość subwencji, która będzie Państwu przysługiwała. Jeżeli chodzi o tę maksymalną kwotę subwencji, to przy 9 pracownikach, to jest ta ostatnia kolumna i najniższy wiersz, mamy 75% spadku obrotów i więcej, to taka subwencja będzie mogła być przyznana w tej maksymalnej kwocie, czyli tych 324 tysięcy złotych. Natomiast dla przykładu, jeżeli Państwo będziecie zatrudniali 3 pracowników i wartość spadku tych obrotów będzie w granicy między 50 a 75%, to mnożnik, czyli ta kwota bazowa wynosi 24 tysiące złotych, więc w tym przypadku otrzymacie Państwo maksymalną kwotę subwencji wynoszącą 72 tysiące złotych. Jeżeli chodzi o ustalenie liczby zatrudnionych, to liczba zatrudnionych ustala się na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli jeżeli składamy wniosek w miesiącu kwietniu, to ustalamy tą liczbę na miesiąc marzec.
Natomiast tutaj zaznaczamy, że określona liczba nie może przekroczyć liczby zatrudnionych na 31 grudnia bądź na koniec miesiąca odpowiadającego nazwie miesiąca złożenia wniosku w roku poprzednim. Tutaj chciałbym Państwu to nieco wyjaśnić, dla nas to też nie było bardzo proste na pierwszy rzut oka, natomiast działa to w ten sposób, że jeżeli w miesiącu marcu zatrudniacie Państwo tych osób 7, to musicie Państwo spojrzeć, ile tych osób zatrudniacie Państwo na dzień 31 grudnia. Jeżeli na dzień 31 grudnia zatrudnialiście Państwo 6 osób, to nie możemy w subwencji wykazać więcej niż 6, bo nie może ta liczba przekroczyć więcej osób niż tych zatrudnionych na dzień 31 grudnia. Natomiast mamy prawo sprawdzić, ile osób zatrudnialiśmy w miesiącu odpowiadającym nazwie złożenia wniosku. Czyli jeżeli wniosek za miesiąc marzec składamy w miesiącu kwietniu, to sprawdzamy kwiecień 2019 roku, tego roku poprzedzającego. Jeżeli tam zatrudnialiśmy na przykład 8 osób, to w tym momencie mamy prawo przyjąć tą liczbę, którą mamy na dzień poprzedzający złożenia wniosku, czyli te 7 osób. Natomiast tutaj zwracam uwagę, że przeliczenia tych etatów dokonujemy w oparciu o przeliczenie na pełen etat. Czyli jeżeli zatrudniamy na przykład 3 pracowników zatrudnionych na pół etatu, to do samego wniosku przyjmujemy, że mieliśmy 1,5 pracownika, czy 1,5 etatu tego pracownika. Jeżeli chodzi o ustalenie spadku obrotów w przypadku mikroprzedsiębiorców, to tutaj ten spadek obrotów należy określić w stosunku do dowolnego miesiąca po 1 lutego w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Czyli tutaj przyjmujemy na przykład miesiąc kwiecień do miesiąca marca, bądź też możemy ten spadek stosunku obrotów po 1 lutego wykazać w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Czyli możemy wziąć na przykład miesiąc kwiecień i porównać spadek obrotów z kwietniem roku 2019. Tutaj zgodnie z informacją PFR-u możemy przyjąć to, co jest dla nas bardziej korzystne. Natomiast tutaj przypominamy, że ten spadek musi w którymś z tych przypadków wynieść co najmniej 25%. Zwrot subwencji. Więc tak, jeżeli chodzi o zwrot subwencji, to ona jest podzielona tutaj procentowo. Jeżeli chodzi o te mikroprzedsiębiorstwa, to myśmy to podzielili tak, że trzeba będzie zwrócić albo 100%, albo 75%, albo 50. I teraz tak, zwrot subwencji zawsze nastąpi w całości, jeżeli w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania tej subwencji w każdym czasie nastąpi zaprzestanie prowadzenia działalności, zawieszenie tej działalności, otwarcie likwidacji bądź otwarcie postępowania upadłościowego czy restrukturyzacyjnego. Jeżeli takie postępowania zostaną otwarte, firma przestanie prowadzić swoją działalność, to bezwzględnemu zwrotowi podlega kwota 25% udzielonego wsparcia. To zawsze. Pozostała kwota zwrotu zależy od utrzymania stanu zatrudnienia w przypadku tych mikroprzedsiębiorców. My Państwu też wskażemy jeszcze tą różnicę w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, bo tam nieco inaczej się to liczy. I teraz tak, ta pozostała kwota do zwrotu, czyli te 50%, które mamy prawo zachować, zależy od utrzymania średniej liczby pracowników. Jeżeli utrzymamy tą średnią liczbę pracowników w przedziale do 100% bądź powyżej, to nie będziemy zwracać tej subwencji więcej, tak? Czyli tą kwotę możemy zatrzymać. Natomiast jeżeli ten spadek ilości pracowników, tych osób zatrudnionych, będzie wynosił od 50%, czy utrzymanie tych pracowników będzie w przedziale od 50% do 100%, to zwrotowi podlega od 0 do 50% wartości subwencji. To znaczy, jeżeli ta redukcja zatrudnienia będzie wynosiła powyżej 50%, to zwrócimy do PFR-u 50% wartości tej subwencji. Natomiast tutaj zwracam uwagę, że jest to proporcjonalnie do redukcji skali zatrudnienia. Poniżej znajduje się wzór, jak faktycznie wyliczyć tą skalę zatrudnienia. Myślę, że on jest prosty, nie wymaga jakiegoś tutaj szczególnego omówienia. Jeżeli chodzi o tą subwencję dla małych i średnich przedsiębiorstw, to ona wygląda nieco inaczej. Jeżeli chodzi o subwencję dla małych i średnich przedsiębiorstw, to tutaj ta pomoc jest uzależniona od w zasadzie spadku obrotów. Ona nie jest uzależniona, ta pomoc, tak jak w przypadku mikroprzedsiębiorstw, od ilości zatrudnionych osób, ona jest tutaj warunkowana spadkiem obrotu. I teraz tak, w celu ustalenia tej maksymalnej kwoty subwencji zamieściliśmy dla Państwa tutaj taki wzór tabelki, gdzie Państwo będziecie mogli odnaleźć swoją firmę. I teraz tak, jeżeli spadek obrotów jest w przedziale od
zera do 25%, to ta subwencja nie przysługuje. Jeżeli ten spadek wynosi od 25% do 50%, to subwencja będzie to 4% wartości przychodów. Jeżeli chodzi o spadek obrotów w przedziale od 50 do 75%, to będzie to 6% przychodów, natomiast w przypadku spadku obrotów 75 do 100%, to będzie to subwencja w wysokości 8% przychodów. W celu wyliczenia tej subwencji sprawdzamy przychody osiągnięte w roku 2019 i mnożymy razy wartość tej subwencji. Tutaj mają Państwo informacje ze strony również PFR-u. To jest ten średni przychód, który jest zanotowany w małych i średnich przedsiębiorstwach. Jest to 31 milionów 300 tysięcy złotych. I w przypadku takiej firmy, która ma taki obrót i spadek obrotów w przedziale, czy miał taki obrót za rok 2019 i zanotowała spadek obrotów w przedziale od 50 do 70%, to tutaj tym mnożnikiem jest to 6% i w takim przypadku możemy otrzymać kwotę subwencji w wysokości 1 878 000 zł. Natomiast tutaj zaznaczam, że maksymalna kwota tej subwencji nie będzie mogła przekraczać 3,5 miliona złotych. Określenie przychodu ze sprzedaży za 2019 rok w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Jeżeli chodzi o przychód, należy ustalić go w oparciu o sprawozdanie finansowe za 2019 rok, jak już wspominałem na samym początku. Natomiast jeśli tego sprawozdania finansowego jeszcze nie ma, bo ze względu na przykład na ograniczony dostęp do zespołu księgowego nie byliście Państwo w stanie tego sprawozdania jeszcze przygotować, macie na to Państwo czas zgodnie z tarczą antykryzysową jeszcze przez kilka miesięcy, czyli do końca czerwca, to macie Państwo prawo porównać ten spadek przychodów na podstawie innych dokumentów, czyli na przykład deklaracji podatkowych, czy też ksiąg rachunkowych. Natomiast tutaj zwracamy uwagę na to, żeby te deklaracje podatkowe, które Państwo macie złożone do Urzędu Skarbowego, były złożone w sposób prawidłowy, żeby te obroty, które Państwo będziecie wykazywać, były zgodne z deklaracjami podatkowymi, zwłaszcza deklaracją na podatek VAT. Ze względu na to, że PFR będzie miał tutaj możliwość weryfikacji tych Państwa podanych danych również z deklaracjami VAT-owskimi. I teraz tak, ten spadek obrotów ustala się na podstawie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym bądź wartościowym i jest obliczany jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca po 1 lutego do obrotów z poprzedniego miesiąca, bądź też spadek tych obrotów po 1 lutego w stosunku do obrotów analogicznego miesiąca w roku poprzednim. Co to oznacza? To znaczy, że możecie Państwo sprawdzić spadek tych obrotów z miesiąca kwietnia w stosunku do miesiąca marca, bądź też z kwietnia tego roku porównać z rokiem ubiegłym, czyli tym rokiem 2019. Tutaj myślę, że to jest takie ma znaczenie, że część z Państwa prowadzi działalność sezonową, to znaczy ma miesiące, w których zarabia więcej i ma miesiące, w których zarabia mniej, czyli na przykład mamy firmę, która w pierwszym kwartale w zasadzie nic nie zarabia, natomiast zajmuje się gospodarką zieleni i w drugim kwartale zarabia bardzo dobrze, więc tutaj porównanie miesiąc do miesiąca, czyli na przykład marca do miesiąca kwietnia, mogłoby skutkować tym, że nie jesteśmy w stanie wykazać się spadkiem, natomiast rok do roku już Państwo ten spadek będziecie wyraźnie obserwować, tutaj przedsiębiorstwo nie będzie notować tych normalnych zysków. Tutaj możecie Państwo zgodnie z informacją PFR-u wybrać sobie tą metodę, którą Państwo będziecie chcieli stosować. I teraz tak, jeżeli chodzi o ustalenie tej pozostałej kwoty do zwrotu w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, to tutaj dodatkowo zwrotowi będzie podlegać 25% subwencji pomniejszone o wysokość straty. Jeżeli chodzi o ten slajd, to myślę, że Państwu to wyjaśniłbym na przykładzie. Jeżeli chodzi o ten przykład, to w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo uzyska subwencję w wysokości 1 000 000 zł, to z tego 1 000 000, jeżeli chodzi o tą część tej subwencji, podlegałoby zwrotowi 25%. Natomiast jeżeli Państwo przedsiębiorstwo zanotuje stratę w wysokości na przykład 100 tysięcy złotych, to te 25% zwrotu tej subwencji od 1 000 000 wynosi 250 tysięcy złotych. Od tego 250 tysięcy złotych odejmujemy te 100 tysięcy złotych straty, którą Państwo wykazaliście, i zwrotowi będzie podlegać jedynie 150 tysięcy. Jeżeli Państwo będziecie mieli stratę w wysokości na przykład 300 tysięcy złotych,
za ten rok 2020, to odliczeniu będzie podlegać jedynie te 250 tysięcy, bo tutaj tym górnym limitem jest te 25%. Natomiast jeżeli państwo przedsiębiorca zanotuje zysk w tym roku 2020, to tą część subwencji będziecie państwo musieli zwrócić, czyli 25% subwencji w tym przypadku będzie podlegać zwrotowi. Jeżeli chodzi o ustalenie straty na działalności, to tutaj rozpatrujemy to na kilku płaszczyznach. To znaczy tutaj należy wskazać, że inaczej tą stratę będziemy rozpatrywać w zależności od formy prowadzenia księgowości, więc te firmy, które prowadzą pełne księgi, tutaj wskazanie, że jest to strata wykazana w rachunku zysku i strat, jest to ta strata na sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności amortyzacji, rezerw i odpisów w wyniku sprzeszacowania oraz sprzedaży aktywów. Jeżeli chodzi o te przedsiębiorstwa, które prowadzą podatkową książkę przychodów i rozchodów, to tutaj jest, patrzymy na ten spadek przychodów w kwocie wykazanej straty. Natomiast jeżeli chodzi o te podmioty rozliczające się na karcie podatkowej lub w formie ryczałtu, czyli to są te najmniejsze podmioty, na przykład karta podatkowa to są osoby, które prowadzą na przykład jakieś zakłady szewskie, czy też jakieś zakłady krawieckie, bądź te osoby, które rozliczają się w formie ryczałtu, tutaj tą stratę pokazujemy jako skumulowany spadek przychodów. Jeżeli chodzi o ustalenie pozostałej kwoty do zwrotu, to kolejne 25% podlega zwrotowi. I tutaj patrzymy na spadek średniego zatrudnienia w okresie 12 pełnych miesięcy od końca miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku w stosunku do średniego zatrudnienia na koniec 2019 roku. Więc tutaj ten warunek jest zbliżony do tego, co mieliśmy faktycznie w przypadku tych mikroprzedsiębiorstw, natomiast w tamtym przypadku podlegało zwrotowi 50% wartości subwencji, natomiast w tym przypadku temu zwrotowi subwencji podlega 25% i jeśli utrzymamy zatrudnienie na poziomie 100% i powyżej, czyli jeśli firma zwiększy jeszcze zatrudnienie, to zwrotowi nie podlegać będzie dodatkowo ta dodatkowa część subwencji. Natomiast jeżeli utrzymamy zatrudnienie na poziomie od 50% do 100%, to zwrotowi będzie podlegać od 0 do 25% wartości subwencji. Ona jest liczona proporcjonalnie do skali tej redukcji zatrudnienia. Natomiast jeżeli zatrudnienie utrzymamy na poziomie niższym niż 50%, czyli na przykład zwolnimy 75% załogi, to w tym przypadku zwrotowi będzie podlegać 25% części tej subwencji. Poniżej zamieszczamy sposób, w jaki należy przeliczyć zwrot z tytułu tej subwencji, natomiast myślę, że ten temat jest dość jasny. Tutaj państwo sobie poradzicie z przeliczeniem tej wartości. Kolejnym tematem, który chcielibyśmy omówić, to jest monitoring prowadzony przez PFR. W ramach tych zmian PFR będzie mógł prowadzić monitoring, czy będzie prowadził taki monitoring i jeżeli chodzi o ten monitoring, to będzie mógł korzystać tutaj z danych z Krajowej Izby Rozliczeniowej, z informacji pochodzących z banków bądź innych instytucji finansowych, z zakładów ubezpieczeń, ministerstw właściwych dla spraw gospodarki, ministerstwa właściwego dla spraw finansów publicznych oraz KRS-u. Jeżeli chodzi o KRS, to zakładam, że tutaj PFR będzie sprawdzał, czy państwo nie zawiesiliście tej działalności, bądź nie postawiliście przedsiębiorstwa w stan likwidacji. Jeżeli chodzi o te pozostałe tematy, to tutaj będzie ta weryfikacja podlegać jeszcze faktycznie pod tym kątem, czy te dane, które składacie państwo we wniosku, też są zgodne, czyli tutaj od takiej najprostszej rzeczy, czyli sprawdzenie, czy państwa numer KRS-u czy numer NIP-u jest zgodny z CIDG czy z KRS-em, poprzez sprawdzenie tego, czy faktycznie państwo nie zawiesiliście działalności w tym okresie 12 miesięcy, oraz te dane takie finansowe, czyli na przykład sprawdzenie z Urzędem Skarbowym, czy ta deklaracja VAT-owska, którą państwo składacie do Urzędu Skarbowego, czy ona nie różni się od tego, co mają państwo we wniosku. Tutaj oczywiście sugerujemy, żeby te dane były jak najbardziej aktualne i prawidłowe. Tarcza finansowa dla dużych firm. Jeżeli chodzi o tą tarczę finansową dla dużych firm, to tutaj chciałbym tylko zaznaczyć, że to jest te pozostałe 25 miliardów, których nam tutaj brakuje dzisiaj. I ta tarcza dla dużych firm w dalszym ciągu pozostaje na etapie notyfikacji w Komisji Europejskiej, a przedstawione materiały są jedynie oparte tutaj o projekt, więc tutaj jeżeli chodzi o te materiały, to to co żeśmy dla państwa przygotowali, to oczywiście się może jeszcze zmienić. I teraz tak, wsparcie, jeżeli chodzi o te duże firmy, one może przyjąć
formy obejmowanych lub nabywanych udziałów, akcji, gwarantów czy subskrypcji, nabywanych udziałów, wierzytelności oraz przystępowania do spółek osobowych, udzielania pożyczek, gwarancją z poręczeń. Tutaj z tego, co wyczytaliśmy w materiałach informacyjnych Polskiego Funduszu Rozwoju, to wsparcie może być uzależnione oczywiście jeszcze dodatkowo od poziomu zatrudnienia. Natomiast tutaj zaznaczam, że dalej czekamy na przepisy, które będą regulowały tą tarczę finansową dla dużych przedsiębiorstw. Tutaj obsługą samych tych wniosków będzie zajmował się bezpośrednio PFR. Te wnioski będą dostępne na stronie PFR-u. Zamieściliśmy dla Państwa taki przydatny link do tych tematów związanych z dużymi firmami. Tam możecie Państwo szukać tej dokładnej wiedzy i sprawdzać, czy ta notyfikacja Komisji Europejskiej już faktycznie weszła w życie i czy Państwo możecie z tej pomocy korzystać. Gdzie znajdziecie Państwo wnioski i statusy w bankowości elektronicznej? Tutaj pracujemy nad tym, żeby dla Państwa uruchomić te wnioski. Ci Państwo, którzy korzystacie z mojego ING, myślę, że ten wniosek będzie prosty, on będzie dość podobny do tego wniosku, który jest składany o 500+. Myślę, że Państwo spokojnie sobie z tym poradzicie, z tym wnioskiem. Natomiast jeżeli Państwo będziecie potrzebowali oczywiście pomocy w tym temacie, to zachęcamy tutaj do kontaktu z bankiem. Te osoby, które korzystają z ING Business, one będą mogły również skorzystać z takiego wniosku, będą mogły go również złożyć za pomocą naszego banku. Tutaj też zachęcamy do kontaktu z Business Center, gdybyście Państwo mieli faktycznie problem z samym technicznym złożeniem tego wniosku, czy też do zalogowania się. Natomiast z mojej strony to wszystko na tym dzisiejszym szkoleniu. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i w tej chwili chciałbym przejść do zadawania pytań. Tak jak mówiłem na samym początku, to staram się wybrać te pytania, które tak najczęściej padały, te, które najczęściej Państwo notują, żeby odpowiedzieć jak największej ilości osób. Czy mogę ubiegać się o pomoc, jeśli na dzień dzisiejszy mam zaległości w ZUS, a do tej pory ich nie miałem? Jeżeli chodzi o zaległości w ZUS-ie, to tutaj należy oczywiście sprawdzić, czy te zaległości były na dzień 31 grudnia. Jeśli tych zaległości na dzień 31 grudnia nie było, to mam prawo do tego, żeby mieć zaległość na dzień dzisiejszy i nadal ubiegać się o tę pomoc. Natomiast tutaj wskazuję jeszcze, że jeżeli Państwo macie zaległość na dzień 31 grudnia i nadal zalegacie Państwo w płacie z płatnościami ZUS-u, bądź też płatnościami w podatku dochodowym, to tutaj możecie Państwo również skorzystać z układów ratalnych i w tym przypadku nie będzie to traktowane jako zaległość w ZUS-ie, czy też w podatku. Mogę prosić o kolejne pytania? Tutaj sprawdzamy te pytania, które najczęściej padały, zaraz się pojawią kolejne. A co jeśli mój beneficjent rzeczywisty nie jest z Polski, czy mogę też zwrócić się o pomoc? Ja tutaj jeszcze sobie sięgnę tylko do materiałów PFR-u. Ok, więc jeżeli chodzi o tego beneficjenta rzeczywistego, to możecie Państwo się ubiegać o taką pomoc, natomiast zgodnie z materiałami przekazanymi tutaj przez PFR, ta osoba nie może być beneficjentem, ten beneficjent rzeczywisty nie może być zarejestrowany w kraju znajdujący się na liście rajów podatkowych. Tą listę rajów podatkowych też Państwo znajdziecie w tym materiale, który Państwu podeślemy jako podziękowanie za to dzisiejsze spotkanie, więc będziecie mogli sprawdzić Państwo, które te podmioty znajdują się na liście tych rajów podatkowych. Więc w tym przypadku, jeżeli faktycznie ten beneficjent rzeczywisty nie jest z Polski, to możecie Państwo ubiegać się o taką pomoc, natomiast tutaj warunek jest taki, żeby sprawdzić, czy on nie znajduje się na liście tych rajów podatkowych, ten kraj, w którym ten beneficjent rzeczywisty ma faktycznie siedzibę. Karolina, mogę prosić o kolejne pytanie? Okay.
Czy środki przekazane w formie subwencji mogą zostać zajęte przez komornika na podstawie sądowego i administracyjnego tytułu wykonawczego? Jeśli chodzi o zajęcie tych środków, to komornik co do zasady nie może zająć tych środków przyznawanych przez PFR, natomiast tutaj zajęcie dotyczy sytuacji, w której faktycznie te środki będą wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, czy niezgodnie z tą podpisaną umową, w takim przypadku ten komornik będzie mógł zająć tą subwencję. Natomiast w pozostałych przypadkach, w przypadku tej egzekucji administracyjnej, czy jakiejś innej egzekucji, tutaj komornik sądowy nie będzie miał prawa do zajęcia tych środków. Bardzo dziękuję za to pytanie. Jeśli mamy kolejne, to bardzo proszę. Prowadzę działalność. Jeśli otrzymam pomoc, po tym zawieszeniu działalności, odwieszę ją przed upływem 12 miesięcy, to czy będę mogła zachować środki z pomocy? W tym przypadku, jeżeli faktycznie zawiesi Pani, czy zawieszą Państwo działalność w okresie 12 miesięcy, tutaj niestety nie spełnimy tych warunków, które są tutaj w tym programie, więc tutaj warunek jest taki, żeby faktycznie przedsiębiorstwo w tym okresie 12 miesięcy od daty otrzymania tych środków działało, to znaczy nie zawieszało swojej działalności, nie zamykało, nie było postawione w stan upadłości czy likwidacji, tak jak wspominaliśmy wcześniej, więc jeżeli Państwo w tym okresie 12 miesięcy zawiesicie na jeden miesiąc, czy nawet na jakiś krótki okres czasu na swoją działalność, to tutaj będą musieli Państwo zwrócić niestety całość, czyli 100% tej subwencji, nie będzie to podlegało pomniejszeniu o te pozostałe wartości. Muszę zapłacić za złożenie wniosku jakąś prowizję. Jeżeli chodzi o prowizję tutaj, zakładam, że Państwo pytacie tutaj o prowizję w banku, to jeżeli chodzi o prowizję z tytułu złożenia samego wniosku, to takiej prowizji nie ma. Bank nie będzie pobierał tutaj oczywiście żadnych opłat, żadnych prowizji, żadnych odsetek, nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat w przypadku złożenia tego wniosku. Samo złożenie tego wniosku jest nieodpłatne, natomiast no, tak jak zaznaczono na samym początku, tutaj faktycznie będziecie Państwo mogli zawnioskować przez nasz system, czy przez system dowolnego banku i faktycznie będziecie Państwo mogli się w tym systemie spodziewać również odpowiedzi. Ta odpowiedź może być pozytywna, czyli zostanie Państwu przyznana ta wartość wniosku, którą się staracie, to też warto powiedzieć, bądź też pomniejszona o kwotę wskazaną przez PFR, bądź też odmowa przyznania tej subwencji, natomiast też możecie Państwo tutaj składać odwołania, tam też powinny znajdować się informacje, jaki jest powód tego odwołania, natomiast wracając do tematu, tutaj bank absolutnie nie pobiera żadnych prowizji, żadnych opłat z tytułu złożenia tego wniosku przez nasz system. Okay. Spółka córka musi zapłacić spółce matce fakturę, czy można tego dokonać ze środków PFR? No tutaj trzeba sprawdzić faktycznie te powiązania, które dotyczą tych spółek, natomiast we wskazaniu PFR jest wprost wyłączenie, że faktycznie te płatności nie mogą być dokonywane na rzecz tych podmiotów powiązanych. Więc jeżeli ten podmiot jest podmiotem powiązanym, to tutaj nie będziemy mogli z tych środków uregulować tej faktury. Czy prezentacja zostanie nam udostępniona? Tak, w podziękowaniu za te Państwa zgłoszenia, w podziękowaniu za to, że Państwo zechcieliście z nami tutaj dzisiaj być. Przygotowaliśmy dla Państwa taki set informacji. Udostępnimy Państwu prezentację, natomiast zaznaczamy, że tutaj jeszcze pewne tematy w samej tej subwencji mogą się zmieniać. Tutaj też PFR pracuje nad tymi ostatecznymi materiałami, więc należy też śledzić stronę PFR-u.
Jeżeli chodzi o tę prezentację, to oczywiście ją Państwu udostępnimy. Udostępnimy Państwu też dodatkowe informacje, na przykład też pytania, które przygotował, pytania, odpowiedzi, które przygotował sam PFR. To też Państwu udostępnimy w podziękowaniu za to dzisiejsze spotkanie. Czy jeżeli miesiącem spadku przychodów będzie kwiecień 2020 roku, do podjęcia decyzji przez PFR konieczne będzie złożenie deklaracji VAT za miesiąc kwiecień? Taki obowiązek powodowałby znaczne przesunięcie czasowe decyzji PFR. To znaczy, tutaj jest informacja, że faktycznie PFR będzie sprawdzał tutaj z deklaracjami VAT-owskimi te Państwa dane. Tutaj PFR wskazuje na swoich stronach, że oczywiście Państwo macie prawo do złożenia tej deklaracji za miesiąc kwiecień już 1 maja, natomiast zakładam tutaj, że Państwa księgowości też nie będą do tego przygotowane, tak? Czy mogą mieć z tym problem ze względu na to, że pracujemy w tej chwili, czy wiele osób pracuje w tej chwili z domu. W związku z tym może być taki problem ze złożeniem tej deklaracji w terminie, natomiast tutaj oczywiście sugeruję kontakt raczej ze swoim działem księgowości czy ze swoją księgowością i ustalenie tego, że jeżeli faktycznie Państwo chcecie się starać o taki takie dofinansowanie czy taką subwencję, żeby ta deklaracja również była złożona, bo ta deklaracja będzie podlegać weryfikacji przez PFR. Dlatego tutaj sugerujemy oczywiście jak najwcześniejsze złożenie tej deklaracji za miesiąc kwiecień. Korzystam już z tarczy antykryzysowej, zwolnienie z ZUS i dofinansowanie do wynagrodzeń. Czy mogę starać się o pomoc z PFR-u? Jeżeli chodzi o te materiały, które otrzymaliśmy z PFR-u, to tutaj jest to dość pozytywne. Czyli jeżeli faktycznie korzystamy z tej pomocy zawartej w tarczy antykryzysowej, czy to na przykład ze zwolnienia z ZUS-u, czy z jakiejś innej pomocy, czy na przykład korzystamy dodatkowo ze świadczenia postojowego, tego wynoszącego 2080 zł, będącego pochodną 80% tego minimalnego wynagrodzenia, czyli tych 2600 zł, to możemy starać się dodatkowo o pomoc przyznaną z PFR. Ta pomoc się nie wyklucza. Natomiast tutaj należy podkreślić, że ta pomoc, o którą Państwo się będziecie ubiegać, nie może przekroczyć łącznie wartości 800 tysięcy euro. Jestem samozatrudniona, nie zatrudniam pracowników, mogę starać się o subwencję. Rozumiem, że to pytanie też dość często się pojawiło na tym spotkaniu ze względu na to, że no, są osoby, które prowadzą te jednoosobowe działalności, które też mają w tej chwili duże trudności z utrzymaniem płynności, z utrzymaniem swojego biznesu. Jeżeli chodzi o tą subwencję, to w tym przypadku nie możecie Państwo starać się o tą subwencję. To jest liczone wprost w ten sposób, że bierzemy liczbę pracowników pomniejszoną o właściciela. Jeżeli jesteśmy właścicielem, to jeżeli bierzemy nawet siebie za pracownika, czyli jesteśmy zgłoszeni do ZUS-u, to jeżeli odejmiemy od siebie swoją osobę, no to wartość wynosi zero, więc w tym przypadku ten mnożnik niestety będzie wynosił zero. Natomiast tutaj zwraca uwagę na to, że jeszcze jest pomoc w formie tej tarczy antykryzysowej. Tam możecie Państwo spodziewać się też jakiejś dodatkowej pomocy. Tam możecie Państwo skorzystać chociażby z tego, żeby nie zapłacić ZUS-u przez okres 3 miesięcy, zachowując oczywiście prawo do ubezpieczeń zdrowotnych i do doświadczeń emerytalnych. Tam możecie Państwo chociażby ubiegać się o tak zwane świadczenie postojowe, to jest te 2080 zł, o którym mówiłem wcześniej. I oczywiście możecie Państwo ubiegać się rozłożenie tego podatku na raty. Więc jeżeli Państwo jesteście osobami samozatrudnionymi, nie zatrudniacie pracowników, to o taką subwencję nie możecie się starać. Natomiast tutaj zachęcam do tego, żeby skorzystać z tych pozostałych pomocy. Te pozostałe pomocy możecie Państwo znaleźć na bardzo fajnej stronie. To jest strona rządowa, to jest gov.pl/web/ tarcza antykryzysowa i tam Państwo możecie znaleźć tę pomoc, która przysługuje również tym osobom samozatrudnionym. Natomiast tutaj, jeżeli Państwo chcecie skorzystać, to na stronie naszej ING Księgowość /blog również znajdziecie Państwo takie przydatne materiały, z jakiej pomocy możecie Państwo dodatkowo skorzystać. Czy jako pracowników należy rozumieć osoby zatrudnione na umowie o pracę, czy także umowy cywilnoprawne?
Tutaj to zależy, co będziecie Państwo chcieli wyliczać, bo jeżeli będziemy wyliczać liczbę osób zatrudnionych do tego, żeby sprawdzić, czy jesteśmy mikro, czy małym i średnim przedsiębiorstwem, to tych osób nie bierzemy pod uwagę. Czyli bierzemy tylko te osoby będące w stosunku pracy i tutaj, tak jak wskazywałem wcześniej, bierzemy to proporcjonalnie do tego, jak mają faktycznie etaty. Czyli jeżeli mamy na przykład 3 osoby na pół etatu, to wskazujemy 1,5 etatu. Jeżeli mamy na przykład 2 osoby na 75% etatu, to w tym momencie wskazujemy 1,5 osoby. Natomiast jeżeli chodzi o umowy cywilnoprawne, to zgodnie z tym materiałem, który znaleźliśmy na stronie PFR-u, czy które zostały przez PFR udostępnione, to tutaj te osoby cywilnoprawne nie wchodzą do wyliczenia tego limitu pracowników do tego, czy jesteśmy małym czy mikroprzedsiębiorcą. Natomiast jeżeli chodzi o samą kwotę dofinansowania, to znaleźliśmy też taką informację, mam nadzieję, że ona się też nie zmieni w przyszłości, że te osoby będące z pracodawcą w tym stosunku cywilnoprawnym, czyli to są te umowy cywilnoprawne, gdzie ten zleceniobiorca jest zgłoszony do ZUS-u, to mamy prawo takie osoby również uznać, jakby one były zatrudnione. Natomiast tutaj zwracamy uwagę na to, że te osoby muszą być zgłoszone do ubezpieczeń i jest wskazanie jeszcze dodatkowe, że te osoby muszą pobierać minimalne wynagrodzenie, czy co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Te minimalne wynagrodzenie za pracę obecnie wynosi 2600 zł brutto. Czyli na taką wartość musi być sporządzona ta umowa. Do kiedy będzie możliwość składania wniosków? Czym na początku czerwca nabór będzie aktywny? Jeżeli chodzi o samo składanie tych wniosków, znaczy tutaj szacujemy, drodzy Państwo, najpierw odpowiem na tą drugą część pytania, czy na początku czerwca nabór wniosków będzie aktywne. To tutaj należy sprawdzić, jakiej pomocy oczekujemy, czy jesteśmy małym, czy mikro, czy dużym przedsiębiorstwem. Jeżeli jesteśmy tym małym mikroprzedsiębiorstwem, no to szacujemy, że faktycznie na dany dzień uda się uruchomić nabór wniosków i będziecie Państwo mogli w tym naszym systemie, czy w systemie innych banków również wnioskować o taką pomoc. Natomiast jeżeli chodzi o te duże przedsiębiorstwa, to tutaj nadal czekamy na notyfikację Komisji Europejskiej. I jeżeli chodzi o te duże przedsiębiorstwa, to tutaj niestety nie jesteśmy w stanie powiedzieć Państwu, kiedy ten nabór ruszy. Tutaj musicie Państwo śledzić stronę PFR. Do kiedy będzie możliwość składania wniosków, Wojtku? O ile nic się nie zmieni, to do 31 lipca będzie ten program dostępny, także wnioski będzie można składać nie tylko teraz, kiedy tylko ten program ruszy, ale również w maju i czerwcu. Oczywiście to, co istotne jest, że można złożyć ten wniosek tylko raz, ten pierwotny wniosek można złożyć tylko raz, więc trzeba sobie dobrze wybrać ten miesiąc, w którym ten spadek obrotów jest najkorzystniejszy z perspektywy wnioskowania o subwencję i wtedy ten wniosek złożyć. I też istotne, można to tylko zrobić w jednym banku, więc jeżeli rozpocznie się ten proces w jednym, jeśli ma się rachunek w kilku bankach, zacznie się ten proces w jednym banku, to kontynuacja tego procesu, czyli jakiś proces reklamacyjny, odwoławczy od tej decyzji PFR-u, może być kontynuowany też tylko i wyłącznie w tym samym banku, w którym rozpoczęło się cały ten proces. To myślę, że istotna informacja dla tych osób, które korzystają z usług kilku banków. Także myślę, że na to pytanie również odpowiedzieliśmy. Spadek obrotów, czy jeśli 25% spadek nastąpi w maju lub czerwcu, a nie w kwietniu, to w danym miesiącu nadal będzie można skorzystać z pomocy. Tak, tutaj jeżeli ten spadek obrotów nastąpi o 25% w maju bądź czerwcu, natomiast nie w kwietniu, to będziecie nadal Państwo mogli korzystać z tej pomocy. Tak jak Wojtek wskazał tutaj, te wnioski będą jeszcze przez jakiś czas tutaj zbierane. Natomiast tutaj, jeżeli Państwo prowadzicie, tak jak mówiłem wcześniej, taką działalność sezonową, to sugerujemy tutaj porównanie tego spadku obrotów również do poprzedniego roku, bo może być tak, że jeżeli Państwo na przykład przez pierwszy kwartał nie zarabiacie jakoś specjalnie dużo, bo na przykład zarabiacie, nie wiem, tam powiedzmy po 2000 zł na miesiąc, to jest Wasz taki realny przychód, natomiast w tym miesiącu, w kwietniu spodziewaliście się tego, że normalnie Wasz biznes ruszy, na przykład zajmujecie się serwisem rowerowym, macie Państwo działalność związaną z gospodarowaniem zieleni i w tym momencie na przykład Państwo przychody w okresie tych na przykład dwóch środkowych kwartałów roku wynoszą po 10 tysięcy złotych, te przychody,
to tutaj, jeżeli faktycznie tych przychodów w tej chwili nie ma, no to bardzo trudno będzie, czy macie na przykład Państwo te przychody na poziomie tam 2000, 3000 zł, mieć Państwo problem z porównaniem do tego poprzedniego miesiąca, ze względu na to, że te przychody realnie miesiąc do miesiąca nie spadły. Natomiast jeżeli Państwo prowadzicie działalność sezonową, to tutaj sugerujemy, żeby porównać jednak te obroty w stosunku do obrotów w roku poprzednim. Jest to bardzo ważne ze względu na to, że w tym przypadku możecie Państwo wykazać większy spadek tych obrotów i będziecie Państwo go realnie w stanie wykazać szybciej. Więc tutaj sugerujemy, żeby skorzystać również z tej drugiej opcji, wybrać ten właściwy miesiąc, tak jak Wojtek tutaj wskazał, i wybrać to, do którego miesiąca chcemy porównać. Czy porównujemy do poprzedniego miesiąca, czy chcemy to porównać do poprzedniego roku. Tym Państwa, którym prowadzą działalność sezonową, sugeruję porównanie do poprzedniego roku jednak. No co dokładnie mogą być przeznaczone środki, czy tylko na jakieś zaległości, których bez tej pomocy bym nie zapłaciła? Czy z tej pomocy mogę zapłacić zamówione towary albo podatki? Jeżeli chodzi o pomoc, tą, którą te wykorzystanie tej pomocy, to tutaj te środki mogą być przeznaczone również na spłatę tych zaległych płatności, mogą być przeznaczone na spłatę kredytu, natomiast nie więcej niż 25% wartości subwencji, mogą te środki być przeznaczone również na wypłatę wynagrodzeń, na zapłatę na przykład czynszów za nieruchomości, które Państwo w tej chwili wynajmujecie. Możecie Państwo też tutaj zapłacić za te zamówione towary i za podatki. Natomiast tutaj jest takie wyłączenie, że faktycznie te płatności nie mogą dotyczyć płatności wobec tych podmiotów powiązanych, czy wobec na przykład właściciela danego przedsiębiorstwa bądź osób z nim współpracujących. Witam. Witam, mam zatrudnionych 11 osób. Większość jest na pół etatu. Czy moja firma kwalifikowana jest jako firma do 9 czy powyżej 9 osób? No tutaj musiałby Pan to przeliczyć. Zakładam, że większość to jest ponad połowa, czyli zakładając, że większość to jest ponad połowa, czyli 6 osób jest zatrudnione na pół etatu, pozostałe osoby pozostają zatrudnione na pełen etat, czyli bierzemy tutaj 6 osób razy pół etatu, wychodzi nam 3 osoby. W przypadku tej pozostałej, tych 5 osób, która jest zatrudniona na pełen etat, mamy 5 osób plus 3, więc do przeliczenia tego, żeby sprawdzić, czy jest Pan mikrofirmą, to stosuje Pan tutaj 9 osób. Natomiast gdyby faktycznie było odwrotnie, czyli faktycznie w Pana przypadku większość osób byłaby zatrudniona jednak na pełen etat, a część tego na pół etatu, to tutaj musi Pan niestety sumować te osoby, te połówki etatów i podliczyć sobie te etaty. W Pana przypadku, jeżeli to będzie 6 osób zatrudnionych na pół etatu, 5 zatrudnionych na etat pełen, to wychodzi nam 5 plus 3, to jest 8 etatów. Natomiast jeżeli to będą na przykład części etatów, to też można to zliczyć. 25% etatu, czy to mogą być osoby zatrudnione na 75% etatu. Więc jeżeli mam pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu, czyli na te 75, i pracownika zatrudnionego na 0,25% etatu, czyli tego zatrudnionego na 1/4 etatu, to tak naprawdę wykażecie Państwo tych dwóch pracowników jako jedną osobę do przeliczenia tego, czy Państwo kwalifikują się jako ta mikrofirma. Tutaj kolega mi pisze, że to już niestety będziemy na tych pytaniach kończyć, ze względu na to, że nasz czas też się kończy. Mamy tak naprawdę 6 minut jeszcze do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania. Ja Państwu bardzo dziękuję za te wszystkie zadawane pytania, które tutaj padły podczas tego naszego dzisiejszego czatu. Jeśli tutaj Wojtek podsumuje to nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję Państwu w imieniu ING Banku Śląskiego, bardzo dziękuję Państwu w imieniu ING Księgowość za to dzisiejsze spotkanie. Tak, ja dołączam się do tego, co powiedział Mateusz. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Mamy ponad 3500 uczestników naszej konferencji, obserwujących i słuchających. Widać, że jest to bardzo potrzebna informacja, bardzo potrzebny materiał. Przekażemy go w jak najszerszym stopniu, tak jak Mateusz wcześniej wspominał. Mam nadzieję, że będzie to dla Państwa przydatne i uda się to wykorzystać w praktyce.
Mam nadzieję, że w dzisiejszym dniu te wnioski ruszą, będzie możliwość składania wniosków o tą subwencję. Wierzę w to, że ten proces będzie dla Państwa w miarę przejrzysty i będzie prosty na tyle, że będą Państwo w stanie z tym wnioskiem sobie poradzić. Jeżeli te informacje, których udzieliliśmy, pomogą, to tylko się cieszyć. Natomiast zachęcamy, jak sami widzicie, wiele tematów jeszcze nie jest jeszcze jednoznacznie określonych zarówno po stronie PFR-u i umowy pomiędzy nami a PFR-em i wszystkich szczegółów, to wszystko jest dogrywane na bieżąco, więc i interpretacja tego zawsze staje po stronie PFR-u, dlatego zachęcamy do korzystania ze strony PFR-u, z materiałów, które są tam dostępne, również z infolinii po stronie PFR-u, dlatego że tam można uzyskać na pewno najbardziej wiążących informacji. To, co my przekazujemy, to są jakby te informacje, które otrzymaliśmy z PFR-u i nasze interpretacje tych przepisów, które obowiązują. Staramy się jak największym stopniu Państwu przybliżyć, natomiast myślę, że warto korzystać ze strony PFR-u i tam dowiadywać się wszystkich szczegółów, które Państwa interesują. Pytania, które tutaj padały, na część postaraliśmy się odpowiedzieć. Niektóre z nich były bardzo mocno skomplikowane i zaawansowane i wymagają naprawdę konsultacji z PFR-em, żeby mieć pewność, jak zadziałać w danej sytuacji, bo tych przypadków praktycznie co firma to inna sprawa, inny temat do rozważenia, dlatego zachęcamy, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, odsyłamy na stronę pfr.pl i do usłyszenia na kolejnej konferencji, jeśli będzie taka potrzeba. Zachęcamy do składania wniosku o subwencję. Dziękujemy jeszcze raz. Nasz czas dobiega końca. Do zobaczenia. Powodzenia wszystkim i zdrowia życzymy.